Witajcie, hola, guten tag, priviet. Więcej języków nie umiem, ale jeżeli znacie jakieś przywitanie jeszcze w innym, to chętnie usłyszę. Słuchajcie, no witajcie z mojego nowego roomu gamingowego. Nie, no dobra, tak dobrze się nie mam, ale fajnie było mieć taki pokój, co nie? No w sumie wiecie, sprzęt już w sumie wszystko mam. Brakuje fajnej ścianki, no i biurka. Może biurko jakoś spakuję w plecak, bo też nie zmieści się. Widzicie, żeby się do mojej Skody zmieścił? O, mam już mojego pierwszego widza, Marcin, siemanko. Ja tylko po polsku, cześć, jak się masz? Fajnie, że jesteś, dzięki, że wpadłeś. Słuchajcie, no powiem wam, że dla mnie bardzo fajny początek weekendu. Wycieczka i do tego, no nie wiem, jakie wy macie zainteresowania i co lubicie robić, ale podejrzewam, że grać też, dlatego tu jesteście. No dla mnie, szczerze mówiąc, jedną z najfajniejszych rzeczy to właśnie sobie tak dla relaksu po prostu włączyć gierkę, pograć. Fortnite będzie dobry na wyżycie swoją drogą. Cześć Przemo, siema. Jak się dobrze ułoży, to wszystko się zmieści. Nie, to bym musiała chyba pociachać jakoś to biurko. Nie, no jakbym miała. Zresztą zauważą. Słuchajcie, widzicie co tu jest, nie? Myszunia, która do kogoś poleci, popłynie może gołębiem. Nie, gołębiem byłoby niebezpiecznie. Słuchajcie, jak jechałam tutaj, to tak wiało, że dosłownie, wiecie, czułam, jak mnie tak znosi co chwilę na prawo, nie? Więc nie, gołąb by nie doleciał raczej. To chyba trzeba pocztą jednak. Na dach! Na dach. Tylko teraz pytanie, jak ja go zamontuję? Nie mam żadnego stelażu na dach. Jak ja go zamontuję? Wodniczka jest, tak, wodniczka musi być. Nie wiem, czy mi ta jedna szklanka starczy, ale musi. Nie mam wyjścia. Ale wiecie, jak się zaangażuję w grę już bardzo, to możliwe, że zapomnę o wodzie, bo zresztą wy musicie zawsze przypominać, że ja mam wodę pić, bo ja nigdy nie pamiętam o tym, bo gra po prostu za bardzo wciąga, co nie? No, ale słuchajcie, to dla najbardziej zaangażowanego, już widzę dwóch zaangażowanych, także będzie rywalizacja. Będzie rywalizacja, później ogłosimy najbardziej zaangażowanego widza, kto dostanie myszkę. To jest, słuchajcie, ta sama myszka, którą ja używam, którą widzicie też tutaj i którą ja używam u siebie na streamach. No i jest wypaśna, powiem wam. Ale kto co lubi, nie? Ja na przykład podobają mi się w ogóle kolory, to wiecie, że jest tak fajnie podświetlana, ale wiecie, tam wygląd wyglądem, nie? Ale sam fakt, jak fajnie chodzi w porównaniu do tych, co miałam wcześniej, to jest dużo lepsze. Także kto wygra, ten będzie zadowolony na pewno, wam powiem. Na YouTube też będzie czat. Może następnym razem? Słuchaj, no dzisiaj nie ma, dzisiaj czatek mamy tutaj. Ale rozumiem, żebyś pisał tam, nie na Facebooku. W ogóle swoją drogą, jak właśnie byście mieli wybierać, to powiedzcie mi, byście byli bardziej skłonni właśnie do wiecie, działania tutaj na Facebooku, czy raczej na YouTubie. Nie wiem, jaka platforma jest wam bardziej bliższa, ale szczerze mówiąc to by było, wiecie, ważne informacje od rana, żeby wiedzieć, gdzie by było więcej się działo. A myślałam na przykład, że będę miała dwa czatki, ale jednak się dowiedziałam, że nie, że mamy jeden, ale wiecie, przynajmniej lepiej ogarnę ten czatek, jak będzie tylko jeden. Dla prawdziwych fanów Kappa. Słuchaj, tutaj Kappy nie znają, tutaj nie znają naszych emotek twitchowych, tu nie znają. Trzeba po polsku mówić. Raczej Facebook na YouTube za dużo losowości. Ja dziś się przyzwyczaję, to chyba tutaj zostanę. O, widzisz, no. Prędzej Twitch. No, dużo mamy tych platform, jest z czego wybierać. No, ale w zasadzie nie robi to różnicy, żeby w sumie pogadać, bo jak widzicie, czatek działa tak samo, więc nie ma jakichś emotek, których może się przyzwyczailiście gdzieś, ale w zasadzie można sobie tak samo pogadać, czatek działa tak samo, więc jesteśmy w stanie sobie pogadać też tutaj. No a powiedzcie mi, Przemo i Marcin, wy w ogóle Fortnite'a gracie? Ogarniacie grę? Czy, nie wiem, to jakoś już wiecie, coś z przyszłości raczej. Ja wam powiem, że ja w sumie Fortnite'a to grałam od samego początku, jak on mniej więcej się pojawił. No i jak wiecie, grałam, znaczy nie wiem, czy wiecie w sumie, kto wie, ten wie. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, że grałam w sumie głównie rodzinnie, można powiedzieć, bo mam... Siemaneczko Mateusz, siema Kamil, Fort S. No nie wiem, czy będzie taki S, ale zobaczymy. Bo słuchajcie, no właśnie, to jeszcze raz. Skoda przetrwała to, oczywiście, o Skodzie jeszcze opowiem. Ale słuchajcie, ja w sumie od Fortnite'a gram tak naprawdę od początku. Gdzieś grałam przez pierwszy sezon, potem jakoś trochę z przerwą, bo lubiłam najbardziej, w sumie graliśmy zawsze składy czwórki. I nie wiem, no wiecie, z czasem się pojawiły inne gry i gdzieś ten Fortnite tam poszedł powiedzmy w odstawkę, nie? Ale tak jak jest co nowy sezon, to sobie wracam, wbijam sobie, żeby fałdolce zebrać oczywiście.
żeby mieć po prostu na kolejny karnet. No teraz już spokojnie też mam na kolejny, więc to jest fajne, powiem Wam, żeby sobie pograć w ekipie. Polecam Wam do pogrania w ekipie, chociaż to jest też w sumie spoko do pogrania, jak chce ktoś sobie... Ja na przykład, wiecie co, czasem jak mam mało czasu, to lubię sobie właśnie pograć na parzankę, w ogóle jakąkolwiek grę nawet, jak gram, wiecie, jak są jakieś krótkie meczyki, jak na przykład WOTA ostatnio odpaliłam, czy właśnie w Fortnite jest na parzanka, to wiecie, można sobie szybko pograć i nawet jak się ma mało czasu, kilka jakichś rundek, nie? Fortnite nie trawię, ale teraz merki jest to... A, nice! Nie bardzo, ale szanuję, bo Epic gry za darmo daje. No, 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 ostatnimi czasy to szaleje trochę Epic, co nie? No, ale powiem Wam, że w sumie z Epica to Fortnite jest taką główną grą, którą ja w sumie gram. Bo mam tam kilka innych gier, które odpalałam, ale chyba Fortnite to było najczęściej odpalaną z Epica grą, zdecydowanie, no. No i tak sobie wracam właśnie czasami. Dwa zdania o Skodzie. Był stres trochę. Bo w sumie z Skodą jechałam już daleko, moją Skodzią, tak zwaną czeską torpedą. ale no jakby wszystko dobrze, nie? Po prostu wolno się na pewno moje autko rozpędza, więc wiecie, jak ja ruszam, to, to wszyscy za mną już by dawno, wiecie, nie? Tam 100 metrów przede mną byli, więc wolno rusza i się wolno rozpędza, no ale czego oczekujemy od roczniku 2001? No, ale... jakby wszystko w porządku, nie? Wszystko żyje, co prawda brudne jest strasznie auto, więc jak wrócę, to koniecznie pierwsze co, to trzeba iść je umyć. Chociaż wiecie, taka pogoda z jednej strony umyte, zaraz będzie brudne znowu, nie? Kto wybrał grę na dzisiejszy stream? To była nasza wspólna decyzja. Każdy miał swoją cegiełkę. W City Skyline chyba mówisz, to też grałam chyba. I też chyba z Epica. Właśnie brata z dworca odbieram. Okej, okay, okej, okay. Ale co, że przyjechał w odwiedziny? No to fajnie. Dyplomatycznie. No. Nie, no powiem Wam, że ja, jak rozmawialiśmy sobie o wyborze gry, to ja też sama zaproponowałam taką, która będzie dość energiczna, nie, do grania, bo wiecie, ja jestem gaduła i my moglibyśmy teraz na przykład przez godzinę gadać, a nie grać, dlatego w ogóle zaraz zacznijmy, bo jak ja Was zagadam, to potem nagane dostanę, że za dużo gadam, ale tu już wszyscy przywykli do mojego gadulstwa, ja lubię bardzo gadać, tutaj też dam radę przy Fortnite gadać, aczkolwiek chciałam właśnie grę, żeby była taka trochę, wiecie, energiczna, nie, i żeby się dużo działo. Ostrzegam te osoby, które może nie do końca mnie znają jeszcze, że okazjonalnie zdarza mi się głośniej krzyknąć, jak przeżywam głębokie emocje podczas bitwy. Także słuchajcie, nie miejcie na maksa słuchawek, ok? Ja nie chcę mieć niczyich uszu na sumieniu. WTS-aś gra. W ogóle słuchajcie, jedną rzecz Wam powiem tylko. Jak jechałam tutaj, to wiecie, jak ma się odpalonego GPS-a, czy tam, ja mam akurat na Google Maps miałam włączoną trasę, to widzieliśmy, że jest wypadek gdzieś po drodze, nie? I słuchajcie, dosłownie scena jak z Euro Truck Simulator, w rowie leżała ciężarówka i ja się śmiałam i mówię, że jak ja bym zrobiła teraz zdjęcie i wysłała to moim widzom, to pewnie by było, o Marta jeździ w ETS-a i ryle, ale nie, naprawdę, powiem Wam, że scena po prostu... Ja nie wiem, mam nadzieję, że się tam nic nie stało, ale dosłownie cały wrowiek gdzieś tam z boku leżał. No tak, tak, ale słuchajcie, no granie na klawiaturze, a kierowanie kierownicą in real life to są zupełnie dwie różne rzeczy, ale i tak każdy uważa, że jak nie umiem jeździć ciężarówką w grach, to nie umiem w takim razie i ryle, a dojechałam w Warszawie, widzicie, że jestem w jednym kawałku, więc no, proszę o szacun. No właśnie tak mi pan Ryk, każdy mówi o tym Janusiku i widzisz, do tej pory tego nie zrobiłam, ale może tym razem, słuchaj, przez to, że to powiedziałeś, to zrobię to i jak będę wracać, to będę na Janusiku. Nie ogarnię, znaczy kiedyś miałam, ja mam chyba tą aplikację, tylko że ją chyba zraz użyłam. Musiałam zobaczyć sobie, jak ona działa i czy jest taka, wiesz, łatwa w obsłudze, że tak powiem. Jeżeli tak, to pewnie. Słuchanie na głośnikach powinno być skonsultowane z lekarzem bądź farmaceutą, już na koleś wybacza gra w horrory. Widzieliście też, że dam radę dojechać, dzięki, no. Powiem Ci, że było ciężko zdecydować się, czy jechać autem, czy pociągiem, bo ze względu na warunki i było tak, że 50-50. Połowa Was mówiła, nie Marta, bezpiecznie, pojedź tym pociągiem, ale wiecie, no kiedyś się muszę też w warunkach nauczyć jeździć, nie? Więc
No, jest tak, że bezproblemowo. Akurat powiem Wam, że trasa była bardzo spoko i ja nawet nie odczułam tego, żeby miała być śliska nawierzchnia, więc albo nie była, albo po prostu nie wiem, mam zarąbiste auto, nie wiem. Nie wiem, nie wiem. No po prostu wiecie, no jechałam tak, tyle ile można, mniej więcej, nie, na autostradzie, więc na początku w ogóle było takie postanowienie: nie wyprzedzam ciężarówek, nie będę ryzykować. 5 minut jazdy, już tam kolejna, wyprzedzone kolejne. Nie, no ja żadnych punktów nie zbieram i żadnych nie dostałam. Ja przez mój rok jeżdżenia nie zrobiłam nic nikomu ani sobie. Także, mimo że początkujący kierowca, słuchajcie, to no tylko widzicie, bo to jest właśnie kwestia tego, że ja jeżdżę ciągle po prostu bezpiecznie. Ja jestem jednym z tych kierowców, który denerwuje ludzi na drodze, bo ja jeżdżę 50-60 na godzinę w mieście. Ludzie tak nie robią. Mnie wszyscy wyprzedzają notorycznie. No, pan Ryk, tak, to jest prawda, tylko wiesz, no doświadczenie to jest coś, co jest istotne, nie? Jakie masz doświadczenie już w grach i właśnie, słuchajcie, dobra, bo widzę, że was jest więcej. Kuba, dobra, odpalamy grę, bo ja się zagadam was po prostu i pousypiacie. Jeszcze tylko raz wspomnę, słuchajcie, o myszce. Nie wiem, czy byliście na socjalach Legion Lenowo-Polska, ale koniecznie wejdźcie, żeby sobie zobaczyć. Aczkolwiek powiem Wam to też, że do wygrania jest ta myszka dla najbardziej zaangażowanego widza. Także obserwuję Was. I ta myszunia pojedzie do tej osoby, która będzie najbardziej zaangażowanym widzem na czatku. Także no, ready, steady, go. Słuchajcie, odpalamy gierę. Bo żebyśmy nie pousypiali, ja założę moje słuchawy, które no, sprawiają, że ja nie słyszę w ogóle świata poza nimi. Wierę mam, czat mam. Jechała szybciej 30 na godzinę, jechała szybciej 30 na godzinę. Witajcie w moim lobby fortnite'owym. Mam prawko 8 lat, teraz dostałem mandat za przekroczenie o 20. O kurczę! I dopiero po tych 8 latach? No nieźle. Dobra, słuchajcie, ja tu mam, nie wiem, czy sobie zmienić. Wziąłem sobie tą Maeve. No, ja lubię sobie pograć Predatorem. Mandalorian, dość świeżo oglądany przeze mnie serial, więc ciągle jest sentyment. Ale wiecie co, może tą Maeve sobie najpierw spróbuję. Ona tutaj ma, zobaczcie, takie. O Jezus, ale mam gierę głośno. Chyba będzie ogłuszenie dzisiaj. Dobra, słuchajcie, no to tak jak powiedzieliśmy wcześniej, zapowiedzieliśmy na streamie, będą solo gierki. Nie oczekujcie pro skilla, aczkolwiek no, jakieś doświadczenie z Fortnite'em mam, nie? Powiem Wam, że wydaje mi się, że grę jako taką ogarniam dobrze. Nie jestem jakimś super pograczem, jeżeli chodzi o celność, powiedzmy, budowanie jakieś takie w miarę spokojne, wolne. Nie jestem też pro w budowaniu, bo niektórzy to potrafią budynek zrobić po prostu w tak szybkim tempie. Predator, kultowa postać. Mandaloriana, dajesz? Siemaneczko, Patryk. Jakbyś wsiadła do mojego auta, mojego taty, to byś za kierownicę raczej już nie wsiadł. A czemu? Ale czemu? Że co? Że tak dziko by się jechało? O co chodzi? Ja wam w ogóle powiem, że powiedzcie mi, bo to mnie swoją drogą trochę interesuje. Czy jak. No zobaczcie, no ja jeżdżę sobie swoim autem, nie? I teraz chciałabym wsiąść w czyjeś inne auto, to miałabym strasznego cykora, że nie będę umiała tego auta obsługiwać totalnie, nie? Miałabym takiego cykora, że go nie będę totalnie umiała obsługiwać. Gdzie tu jest jakaś broń? Że nie będę umiała tego totalnie obsługiwać, ale. Nie wiem, czy tak by było, szczerze mówiąc. Czy by było. Wiecie, czułabym się tak samo jadąc. Dobra, słuchajcie, ja bym może tak na początek pojechała, nie wiem, w koci kącik. W moim barniaczku myślę teraz, wiecie, kota mam. I teraz jest sam i tęskni za mną. Siema, Korle, hejka. Zaraz muszę zobaczyć cię. A Jezus Maria, już skaczę. Nie, także krzyków, czas start. Byś się bała, jeśli coś się stanie, czułabyś się winna temu. No tak, jeżeli bym komuś coś za autem zrobiła, to na pewno. No swoje miejsce. No ja właśnie kupiłam sobie takie auto, wiecie, niedrogie, stare. Tak jak mówiłam, rocznik to jest 2001. I żeby jak stuknę je, to żeby po prostu się nie stresować, żeby się na nim dobrze nauczyć i nie mieć stresa. A powiem Wam, że wizualnie jest bardzo fajne to autko.
Pierwszy raz je oglądasz, to miło. Mam nadzieję, że pierwszy, nie ostatni. Dobra, coś tu... Nie, w sumie dobra, nie tego nie zbieramy, tylko... Są tutaj jakieś typeczki. Oj, tu już jakąś skrzynię słyszę. Czekajcie, może sobie tutaj... od razu wejdę. Bo tu będzie chyba skrzynia, chyba że ktoś już ją gwizdnął. Nie, nie strzelaj już do mnie, typie! No patrzcie, no nie dadzą mi zagrać. W ogóle mi nie dadzą zagrać! O Jezus, oni już tu są. Weźcie ich stąd. No nic nie zagram, nawet broni nie wzięłam. Bo się za długo tutaj zastanawiam. Wiecie co, chyba stąd pójdę precz. Ja stąd pójdę może, co? To jest... A to jest ten? NPC? Nie, no na pewno się ktoś tutaj strzelał, tylko o, może tu spróbuję wejść od jakiejś innej strony. O Jezus Maria! Gdzie oni są? Nie trafię go, nie trafię go, nie trafię go, mówię wam, że go nie trafię! O Jezus Maria, jakie dzikie skakanie! O, chciałam. Sorry. Mam nadzieję, że nikt nie ogłuchł. Grasz po godzinie, czemu granie po godzinach? I have no idea. Co to jest? Dobra, ktoś tu za mną idzie. Trzeba poteczki wypić. Myślałam, że Marta w innych grach tylko tak losowo gra. Złoto? Nie, dobra, to już mam. Musimy mieć jakąś dalekodystansową. Słuchaj, dobra, to mogłoby być. Która jest lepsza w ogóle? Pompa, strzelba. W sumie ja bym chyba wolała mieć tą. Jakoś z tą jestem, wiecie co, tak bliżej mi z nią. Ej, tu już jakiś typek jest jeszcze. Ej, tu jest gdzieś ta skrzynka. Ja chcę skrzynkę. Dajcie skrzynkę. A tu jest, Boże, ja tu stałam obok niej przecież. O, to weźmy, dobra, jak jest niebieska, to weźmy tą. Dobra, wezmę na razie na blisko, bo tutaj ktoś jest. Pozdrowienia dla dźwiękowców, kapo. Pozdrawiamy uszy dźwiękowców. Pozdrawiam serdecznie. Rachuneczek poproszę po streamku. Chyba będę miała... O, nie! Zobaczcie, jest nade mną, jest nade mną! On jest z góry tutaj. No patrz, zeskoczył. No chodź tu. Patrzcie, on się ze mną bawi. No gdzie on jest? Poszedł? W ogóle gdzie jest strefa? A dobra, jestem w strefie. Ej, gdzie on jest? Był tu, no chyba nie przewidziało mi się. Chrzest bojowy. No nie, no bo na tych streamkach co... O! A! Przepraszam! Ale jak on mi zasadził z jednego? Mnie na hita wziął? O, ty gościu. Widzę tu laryngologa. O Jezus, to ja już takie rachunki powinnam od was widzowie dostać. Oj. Nie, no dobra, ja obiecałam, że ja nie będę dużo krzyczeć, więc teraz... Wiecie. Będę zen. Nie, no wiecie, do... Ja mogę oczywiście się starać bardziej opanowywać, ale no nie powinno się, wiecie, hamować emocji. Tylko je... Dla zdrowia psychicznego. To jest tylko i wyłącznie dla zdrowia psychicznego. Żeby dać ujście emocjom. Prawdaż? No, jakbym miała lepszego cela, to by na pewno lepiej mi szło. Ale za celem trzeba popracować. Halo, halo, pytanko, jak działa laptop? Głośne wentylatory są czy ciche, tak szczerze? Tak szczerze, zawsze będziesz słyszała Słyszała? Kuba, przepraszam, Boże, nie wiem dlaczego uciąż dziewczyna. Zawsze będziesz słyszała jakieś wentylatory, aczkolwiek wydaje mi się, że są na poziomie akceptowalnym, a jeszcze dodatkowo jak sobie założysz Legiona słuchawki, to nie słyszysz nic, nawet jeżeli będzie tobie z tyłu się stała mama albo dziewczyna za plecami, to nie usłyszysz. Nie, no wiesz co, powiem tobie szczerze mówiąc, no jak w laptopie, nie? Ale wydaje mi się, że ciszej niż przynajmniej bym, jakby spodziewałabym się głośniejszych wentylatorów, a jest, powiem ci, że zacnie. Poziom zacny.
Nie zna życia ten, który Marty krzyczącej nie słyszał. To tak trochę zabrzmiało, jakby Yoda to mówił. Tylko tak trzeba było teraz od tyłu, bo Yoda od tyłu wszystko mówił. No, ja, laptop jest super, to już wiecie, jak chodzicie na streamki i zresztą jak patrzyliście sobie na statystyki, co ma w środku, pokaż kotku, co masz w środku. Ale jakbym miała wam jeszcze coś polecić, to słuchawki. Jeżeli chcecie zapomnieć, że świat istnieje na zewnątrz, to gdzie ja byłam ostatnio? Chodźmy tu. Jak chcecie zapomnieć o tym, że świat istnieje, to słuchawki. Jakby widzowie ode mnie ze streama wiedzą, że jak ktoś do mnie się odzywa, jak ja mam te słuchawki na uszach, to ja nie wiem. Nawet jakby mi sąsiad drzwi walił po prostu i wiecie, albo policja zrobiła SWAT najazd na streamie, nie? Co wy? To musieli drzwi wybać. Ale szczerze mówiąc, nie miałam nigdy takich słuchawek, żeby takie miały, tak wiecie, tłumiły dźwięki z zewnątrz w ogóle. Ale fajne skrzydełka. W ogóle słuchajcie, są takie skrzydła tutaj, takie metalowe, nie wiem jak one się nazywają. I ja je wzięłam do Predatora i Predator w takiej pozycji jak taka księżniczka wtedy leciesz, bo pokażę. Tak to fajnie wygląda. Live będzie trwał około godzinki. Ile dałaś za lapka? No ja lapka wygrałam. Pan Ryk, bo ty nic nie wiesz. Był konkurs, który organizował właśnie, gdzie tu się jest wejście, dobra, się wbije od tyłu, który organizował Lenovo Legion Polska i ten konkurs wygrałam i laptopa wygrałam. Także jestem jednym wielkim szczęśliwcem. No. I powiem wam, że moje życie się zmieniło od tego momentu. No wszystko chodzi tak, ja powiem, że najbardziej mnie zadziwił Cyberpunk. Jak chodzi sobie z RTX-em, tak cacy, że... No, aż się ślinić można. Aż bym się śliniła, jakby wiecie, tak nie była przed kamerą. A tak nie wypada. Tutaj w ogóle... O! Za blisko! Oj ty, byczku, nieładnie, no. Granie weekendziki. A co masz na myśli? Gratki, dziękuję. A jakie są rady, żeby laptop działał trochę ciszej? Warto inwestować w podkładkę chłodzącą? No ja bym na pewno tobie powiedziała, że jeżeli chcesz grać na kolankach, no to tak. No nie, nie tak wiesz, bo... A, jeszcze gotowość nie kliknęłam. Jak chcesz, wiesz, na kolankach, a ja czasami chcę na kolankach. Dla wygody, to jak najbardziej, nie? Do samego laptopa, jakby stał na monitorze, nie musisz mieć. Ale ja na przykład podkładkę zawsze używałam do laptopa, właśnie dlatego, że po prostu, żeby się nie grzał od materiału, nie? Jak masz na kolankach, a ja na kolankach czasami sobie lubię. Czy coś sobie oglądam, czy sobie gram, to jednak ciepełko by było i też, no wiadomo, i niedobrze dla nas, niedobrze dla laptopa. Here we go again on my own. Co ta ściana ci zrobiła, że mnie krzywo się na mnie patrzyła? No, nie podobało mi się, jak patrzyłaś na mnie. Trzeba było, wiecie, pokazać jej, gdzie taki ci bują. To jest moja ulubiona broń. Ja ją lubiłam zawsze, karabin szturmowy. Dlatego lubiłam, jak w CS-ka sobie pykałam swojego czasu, to właśnie tą broń zawsze lubiłam. Z tłumikiem najbardziej używać. W ogóle tu zawsze próbuję skoczyć na ten dach i nie umiem. Za każdym razem, jak czekam na mapę, próbuję tu skoczyć na dach i nie umiem. Jakoś źle się odbijam. Da się skoczyć tu na dach? Za każdym razem tu... O dobra, już za późno. Too late, my friend. Na odreagowanie. No, na odreagowanie bardzo dobre. Wiecie, kolejna rzecz z laptopem jest taka, że on wygląda... Ale ja z siebie tutaj robię teraz, no ale mi dadzą po streamie, no. Nie, ale wiecie, jestem kobietą. Dla mnie wygląd wszystkiego jest bardzo istotny, bardzo istotny. Także wiecie, nie powstydziłabym się pójść gdziekolwiek z tym laptopem. No teraz tak trochę w realiach covidowych może niekoniecznie bym sobie z tym laptopem poszła do knajpy, no bo mnie nie wpuszczą, nie? I mnie wywalą. Ale czy ja jadę, lecę w to samo miejsce znowu? Ale... Jakby, że było, to bym tak sobie z nim, chociażby, żeby się pochwalić, jak on ładnie wygląda.
On jest spoko, w ogóle też wam powiem, że jak ktoś by chciał mieć laptopa takiego, żeby mieć do pracy, a jednocześnie móc sobie popykać w jakąś gierkę i żeby fajnie chodziła, nie? Laptop się na przykład do grafików nadaje, bo ma kolory tutaj, te tam Adobe RGB czy jakoś tak. Tą tam większą paletę. O, pułapka! Jezus, jak ja dawno pułapek nie używałam. Nigdy nie używałam pułapek jakoś. Bo ja się nigdy zazwyczaj tak nie ubunkrowuję. Ja jestem explorer. Ja lubię chodzić... Ej, tu ktoś był? Czy to ja otworzę? Czy skleroza starcza już dopada mnie? Skleroza starcza. Bardzo możliwe. Very possible, very possible. Tu pójdźmy jeszcze do tej chaty. Klapsy! Nie, to chyba tak źle nie będzie. Kardy jeżyk będzie. Kardy jeżyk. No. 20 pompek. Kurde, umiem 20 pompek. Kto mi wierzy, że umiem 20 pompek zrobić? Ostatnio się chciałam przed rodzicami popisać i zrobiłam 20 pompek, bo była taka sytuacja, ktoś się kucało. No, Jezus, ja nie wiem, jak tu mam ustawione kucanie. Aj, tak, skrzynki. Mi lajki. Tą pompę weźmy. No, bo to w ogóle, po co ja mam tego pistoleta? Muszę sobie tu poustawiać. Elegancko. A to w sumie może wywane, to mi niepotrzebne. Nie no, to jakąś lepszą broń potrzebujemy mieć. Marto, to już ten bieg. Właśnie zagrałem gierkę solo na dzień 14 fragu z binem. O, nice! Ja chcę tak grać! Nie, no ale tak szczerze, to trzeba po prostu dużo grać, nie? To przychodzi z doświadczeniem, moim zdaniem. To nie jest tak, że każdy się ze skillem urodził, co nie? I, ale powiem wam, że mimo, że ja na przykład nie klepię nie wiadomo ile fragów i zazwyczaj to jest kilka fragów, w oddziałach to więcej potrafię zrobić, bo jednak mamy wsparcie, nie, ekipy, to mi i tak sprawia zawsze przyjemność granie, bo ja się właśnie tak jak powiedzieliście, to jest dobra gierka na wyżycie. W ogóle jak daleko mamy? A, blisko w miarę strefa. Marta, it's me, Aka, siemano. Planujesz grać w inne gry, co tam było na live'ie? Tutaj masz na myśli? Nie, no myślę, że tak, że będziemy jakieś inne gry też grać. Ja nie wiem, co tam zaplanujemy, ale wiecie, no to wszystko są top secret dokumenty w ogóle, zapieczętowane. Nikt nie może zobaczyć. Nie, nie, no na pewno będziemy, słuchajcie, różne rzeczy tutaj robić. Ale... no, dzisiaj pierwszy stream mój tutaj z grania, nie? Więc wiecie, pierwsze koty za płoty muszą być. Musieli zobaczyć, że ja tutaj dam radę sobie, ogarnę gierę, ale no, dobrze jest. Kto przyszedł, a nie był wcześniej, do wygrania, myszunia dla najbardziej zaangażowanego widza. A jesteście tak super zaangażowani, że mi serduszko rośnie. Autentycznie mi serduszko rośnie. Gry wyścigowe, oj Kuba, oj chciałbyś, tam to dopiero krzyczę. Bez jaj, bez jaj. Z wyścigówek, ja w ogóle ostatnio lubię jeździć w ogóle w grach, to muszę wam powiedzieć, bo sobie jeżdżę ciężarówkami i sobie jeżdżę czołgami i w Grida mi się też z wyścigówek zdarzyło grać. No, bardzo ciężki temat, bardzo ciężki temat, ale nie ukrywam, że też emocjonalny bardzo, w ogóle właśnie by się tu przydało czegoś wypić. Oj, powiem ci, Kuba, że to będzie ciężki wybór. Ciężki wybór. Ja nie chcę wam tego zdradzać. To wiecie, sobie popatrzcie na komentarze i będziecie sami widzieć, kto... Bo jak teraz, wiesz, bo nie zdążę przeczytać wszystkiego w sumie, nie? Bo też ogarniam gierę, ale jakbym powiedziała teraz kogoś, to pewnie by ktoś powiedział, ej, ale ja więcej pisałem. No i wiesz, a mogłoby tak być, że może faktycznie więcej pisał, nie? I by było tak, że oj, zła streamerka, oj, beszta kogoś, kto tutaj więcej mówi, oj, oj. Wyjdzie, wyjdzie. Ale tu spokojnie, gdzie tutaj jakieś naparzanki są? Wiecie co, może następną mapę to wezmę, zrobię tak, że polecę, gdzie najbardziej dzikie, przyjemny park chyba, co? Przyjemny park chyba będzie najbardziej dziki. Zobaczymy, czy uda mi się jakiegoś zrobić fraga i czy nie zginę w sekundę. Refleks to jest zdecydowanie coś, co mogłabym poprawić. Ogólnie nie zbijam, wiecie, nie ścinam całych drzew, żeby...
nie było mnie tak widać, nie? Gdzie jestem. Ja bym sobie lamę chciała znaleźć. Dajcie lamę mi. Fajnie, że te lamy ciągle są. Oplułek na swoim kanale! O nie, najgorzej! Najgorsza streamerka opluła widza! No, ale no nie, do kurde, ja się cieszę, że tyle piszecie. Ja strasznie lubię rozmawiać z wami. Powiem wam, że jakbym miała powiedzieć, bo wiecie, ludzie z różnych powodów streamują, co nie? I różne chcą z tego czerpać jakieś korzyści, przyjemności, etc. Pochwal się postępami w szachach, no na pewno. Gambit królowej, słuchajcie. Arcymistrz już wszedł. Nie, ale bo ja kurde wątki gubię za szybko. Za szybko, 10 rzeczy na raz. Ja, no, wracając do tematu. Wiecie, różne rzeczy tam... Oj nie, nie zbiję go całego. Różne rzeczy chcemy coś tam jakby uzyskać streamując, nie? Dla jednych to jest możliwe, że czysty biznes. Dla innych to jest biznes połączony z tym, że robią to, co lubią. A jeszcze dla innych to jest na przykład miejsce właśnie tak jak dla mnie do pogadania sobie, a jak widzicie, ja mam bardzo dużą potrzebę, mam ślinotok taki i mówię tyle, że ja nie wiem, gdzie ja dawałam temu ujście wcześniej, zanim zaczęłam streamować. Więc ewidentnie musi być, wiecie, zawód jakiś, gdzie będę mogła wyrzucić te wszystkie słowa z siebie. Oj, tam ktoś buduje. No można by było go spróbować, ale wiecie. Jak już mu tu tuptam, to on będzie na mnie się czaił. Oj, tutaj chyba ktoś... Oj, 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 dobra, może gdzieś tu od drugiej strony. Fajnie jest to, że jesteśmy od razu na plus. Nie, nie pod jesień, tylko mówię, oglądam wiele streamów, mnie praktycznie nie ma takiej... O Jezu! A dobra, schowałam się bardzo, dobrze! 200 IQ, zobaczcie, no dobrze, to może się tu pokitram chwilę, żeby poczytać czatek. Nie, no wiecie, no wiadomo, że jak mówiliśmy, słuchajcie, na takim streamie... Dobra, wyskakuje. Aha, to trzeba z pacyją wyskoczyć. Mówiliśmy o tym na streamie ze streamowania, że wiadomo, że są takie bardziej patokontenty tak zwane, jak to się mówi. I no i tam widzowie są inaczej traktowani na takich streamach. To zależy po prostu, kto na czym buduje swoją widownię, bo wbrew pozorom tacy streamerzy mają dużo widzów i ewidentnie niektórzy lubią... O nie, co, zostaw mnie! Nie ma tak w plecki. Kto cię tak nauczył strzelać? O, widzę go. Łocie, panie! O Jezus Maria! Czy ja umiem tak szybko wybudować? Ja nie umiem szybko budować, to jest najgorsze. Nie wiem, jak tu muszę zaraz iść, bo strefa będzie, ale nie wiem, gdzie on jest. Gdzie ty jesteś, typie? Myślę, że on się na mnie czai? Czy dzida i lecimy? Dobra, lecimy, dzida, zobaczymy. Może nie ściągnie mnie. Gdzie jest opcja woda? Dobra, woda! Możecie pisać. Ale widzicie, bo to tak wciąga. To się zapomina o wszystkim, nawet o głodzie na kilka godzin. Nie, dzięki, dzięki za pamięć, tak? Trzeba się nawadniać, zwłaszcza jak się tyle mówi. Gdzie jesteście? Gdzie jest? Ja w ogóle pobiegł, to mnie ciekawi teraz. No ale dobra, tutaj jestem bardzo tak wystawiona, mało, więc razem lecimy do przyjemnego parku, żeby się trochę ponaparzać. Tu się dało zejść w dół. Czy, albo dobra, pójdę sobie mostem, a w sumie może się przejadę, co? Zobaczcie, zobaczcie jak ja super jeżdżę. O Jezus, już! Wiecie co, dobra, ja wolę na bucika lepiej jest. Jeszcze łyczek? Dobra. Oj, a już mnie, a tutaj też mnie w piaski, a to wszędzie, gdzie tu piaski są, to zakopuję. Myślałam, że tylko tam, gdzie są te pustynne tereny, szczerze mówiąc. No naczepa została, no po co mi naczepa? Ja nic nie wiozę, ja tylko przewiezienia siebie. Ale wiecie co, teraz już nie mówię tiry, mówię ciężarówki cały czas. No, przez tego ETS-a. Mówię ciężarówki, a nie tiry. O, patrzcie, jedzie. Może taksi?
Tylko wiecie, no to jest też takie kurde, zdradzanie pozycji, nie? Trochę, ale można się przemieszczać. Ty, ktoś... O, dobra, idziemy. Idziemy. Tylko gdzie oni są? Ten będzie jeździł. Ten tam... Nie wiem, skąd strzela do niego ten typek. Fajnie by było się to dowiedzieć. Oho. A dobra, niech oni się postrzelają. Gin, 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 gin. Dobra, nie zginie. O Jezus Maria! Gdzie ty jesteś, typie? Gdzie on jest? Gdzie on jest? O nie, obudował się. I teraz co? Trzeba się schować. Trzeba mieć 200 IQ. Jak to zrobić? Jak to teraz z tobą zrobić? Pytanie, co on zrobi? Dobra, jesteśmy w strefie. Może tak udałem, że mnie nie ma. Uczą cierpliwości. Oj, to na pewno. Oj, to na pewno. No i no tak, z jednej strony uczą, dobra, ja tutaj wychodzę tak bez sensu trochę, co? On mnie tutaj zaraz capnie. Kurde. Z jednej strony kitranie się to jest zawsze sposób, ale z drugiej strony nie ma akcji. Tam jest tyle itemków. Wiesz, no w takiej sytuacji... Kampienie to jest jedną no, ze sposobów... Znaczy kampienie, no chowanie się, nie? To jest jednym ze sposobów jednak, już jak tak mało zostaje ludzi gry, nie? Już wyczekujesz wtedy. Nie! Ajajaj, ile mu zostało? 37? No, widzicie, jeszcze jeden strzał i był, no. W niektóre gry nie powinny grać niektóre osoby, ale czemu? Jak sprawia mi to przyjemność, nie muszą być dobre. Przecież wiesz, każdy gra dla siebie, nie dla kogoś, jakby. Jeżeli ktoś nie przeszkadza tobie swoją grą, nie troluje cię, nie jest jakiś, wiesz, nie uprzykrza tobie rozgrywki, to niech sobie gra, jak mu sprawia przyjemność. To wiesz, dużo młodych osób gra w Fortnite'a przecież. I to są osoby, które często też grają na parzanki właśnie dlatego, że często giną, bo słabo grają. Jak mi to sprawia przyjemność, to czemu nie mieliby grać? Bo mimo tego, że są słabi, tak jak ja no nie jestem pro playersem w ogóle w żadne gry takie, w które trzeba mieć cela, to sprawia mi często przyjemność takie gry, więc gram. Czemu by nie? Gdzie nie powinien grać osoby, które są słabe emocjonalnie? Znaczy nie, pod tym względem to tak, bo jeżeli ktoś sam dla siebie może siebie skrzywdzić, że tak powiem, tym, że go po prostu, wiesz, gra zmiażdży psychicznie, to pewnie. No, zwłaszcza, że trzeba też zwrócić uwagę na to, w jakie gry, jakie community gra, bo są gry oczywiście, ale po co mi to, bardziej toksyczne i jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, emocjonalnie jest taki bardziej wrażliwy, to zdecydowanie po prostu zamiast mu dobrze się bawić, to no może tylko mu uprzykrzyć czas i zepsuć humor. To, że ktoś właśnie się zachowuje tak, jak się zachowuje. Dobra, jedziemy do przyjemnego parku, jeszcze na trasie, to będzie już w ogóle. Czemu nie czołgi albo ETS? A no mówię, właśnie o taką podjęliśmy decyzję, że dzisiaj chcemy zagrać Fortnite'a ze względu na to, żeby było tak bardzo aktywnie. A to była wspólna w sumie decyzja, bo rzucaliśmy grami i tak, widzicie, no, padło na Fortnite. A tak byli wszyscy jak najbardziej on board za tą grą. Do której stream? Streamek chyba będzie, znaczy chyba, streamek ma być godzinkę, czyli jeżeli dobrze widzę, mamy 20:40, no to jeszcze tak z 20 minut, nie? Zobaczymy, jak nam tutaj akurat będą, ja widzicie, dość mimo wszystko szybko kończę, bo jak mam spotkanie z kimś, to się niestety kończy, także ginę. Aczkolwiek, no, zobaczymy, może jak się tutaj rzucę w walkę, to coś będzie lepiej, bo muszę mieć, wiecie, więcej tych spotkań. Zastanawiam się nawet, czy nie na parzankę, ale w sumie przy naparzance jest za dużo bałaganu, bym powiedziała, tak żeby na streama. Jednak chcę trochę też z wami pogadać, jakbym grała na parzankę, to by już w ogóle było, wiecie, ciężko, nie? Może małe potki jeszcze znajdziemy, to wolę najpierw małe wypić, bo jak wypiję dużą, to małych już... Wiecie, małych już nie wypiję, nie? Nigdy granatów w sumie nie używam, ale
Tak na razie nic innego nie mam. Dobra, to wywalimy. Małą poteczkę, jakbyście mi jeszcze dali, to by było tak superkowo. Dajcie mam. Nie bądźcie tacy, dajcie małą poteczkę. Chociaż jak była duża, to już nie będzie chyba tu w chacie małe. Ej, dwie duże, no dobra, to już burżuazja, to dwie duże, dobra. Masz na pytanko, czy masz jakiegoś fraga już? Nie. Chyba nie. W sumie, wiecie, grałam przed streamem i wtedy miałam. Grałam przed streamem, miałam fragi, a teraz chyba nie wiem. Albo mam za mały fokus, żeby się z wami gadam, albo mam pecha, nie wiem. Albo wtedy miałam szczęście. No ale gdzie są wszyscy, ja się pytam. No, tylko fajnie, jakbyś pompę użyła. No i widzicie, coś tu klika, nie tak? Dobra, umieram. Aj, no cóż, pamiętajcie, ostatni będą pierwszymi. Nie zrażamy się, gramy dalej. No. Tyle osób, które lubią bałagan, można tak to ująć według mnie. Ono trochę tak, no, zgodziłabym się. Albo stresik. Nie, raczej stresik nie, bo streamuję już długo. Jakby no jest inaczej, jak streamuję tutaj, nie? Bo wiadomo, że chcę przed szefostwem najlepiej wypaść. Nie, no to wiadomo, że trochę inaczej niż jak spalam streama u siebie. No ja streamuję 1,5 roku, więc to nie jest tak, że to jest coś dla mnie nowego, nie? Więc może nie tyle stres, wiecie. Jestem w innym mieście, przyjechałam tutaj autem, kierując, więc to na przykład już było dla mnie trochę stresujące, bym powiedziała. I ja tak jakieś zawsze, wiecie, nowe doświadczenie to są nowe emocje. No, Przemo. No, ale powiem wam, że to jest ciekawe, bo ja na przykład od samego początku, jak miałam już styczność z kamerą, to zawsze mówiłam właśnie do kamery. I ja pamiętam moje pierwsze streamy, jak odpaliłam i słyszałam coś takiego na streamach. Ale czemu ty się tak na nas patrzysz? Bo, no i się wtedy dowiedziałam, że ogólnie wielu streamerów rzadko zerka na kamerę i raczej, wiecie, streamując, kamerę mam tu nie, i streamując, mówią do widzów, patrząc się na ten swój monitor jeden, drugi, a rzadko kiedy do kamery, a... No ja wtedy się czuję, że mam kontakt po prostu z wami, mimo że patrzę się, wiecie, na kawałek plastiku, metalu i tak dalej, to no to dla mnie to jest w tym momencie tak jakbym, wiecie, co będę się rzucać tutaj, blisko gdzieś, żeby móc się trochę ponaparzać, dać radę, zobaczymy, może się rozkręcę bardziej. No dlatego dla mnie to na przykład było od zawsze istotne, ja tak zawsze robiłam i to się nigdy nie zmieniło, że lubiłam patrzeć w kamerę, bo po prostu mnie to akurat nie stresuje. No bo jakby stresowałam, tego nie robiła, a po prostu czuję, że mam z wami kontakt i wydaje mi się, że no widz też tak, wy też tak uważacie, co nie? Zawsze na plus? Ale widzisz, Przemo, niektórzy mówili właśnie, że to jest dziwne, że się czują tak niekomfortowo, nieswojo, bo raczej nie mają z tym styczności tak bardzo, więc wiesz, to nie jest, zależy ewidentnie od człowieka. Cyk. O nie, już tu ktoś jest, czat! Nie! Dobra, szybko na dół, dzida, bo że tu będzie broniak. Oj, dobra. No dobra, z tym pistolecikiem nic bym mu nie zrobiła. Idziemy dalej. Gdzie ta gotowość moja jest? W gotowości. Ej, właśnie, Anio! Mogę anulować jeszcze? Chodźmy do lobby, bo mówiliście, żebym inną postać działa. Mandaloriana czy Predatora? Mandalorian czy Predator, widzowie? OBS, z tego co wiem, OBS. OBS-a używam do streamowania, bo to jest z OBS-a między innymi był stream. Polecam wam w ogóle, słuchajcie, do obejrzenia osoby, które może nie widzieliście, a jesteście zainteresowani. Słuchajcie, zrobiliśmy streamek, który był ogólnie wprowadzeniem do streamowania i dalej będzie kontynuowana ta seria odnośnie streamowania. Więc dowiecie się stamtąd odnośnie sprzętu, OBS-a i tak dalej, dlatego jak najbardziej was zachęcam do śledzenia Legiona, żeby się móc te rzeczy z czasem dowiedzieć. Co miał być? Predator? Mando czy Predator? No i ja nie wiem teraz, no. Jeden tak, drugi siak. Mando czy Predator? To zróbmy Predator, a potem zagramy... O, patrzcie, wezmę... Nie, czekajcie, to nie to, ale patrzcie to, wezmę... To będzie creepy, ale wezmę to i zobaczycie, jak ten predator będzie leciał. Jak ja to zobaczyłam, to padłam. Zobaczycie.
Ale śmiesznie będzie leciał, zobaczycie. Zresztą może używaliście już tych skrzydeł. Co do sprzętu, no to słuchajcie, wszystkiego się dowiecie w swoim czasie. Odnośnie sprzętu do streamowania, co jest dobre, a co niedobre. Ale no pamiętajcie, streamowanie z kamerką koniecznie. Po co obcinać sobie zasięgi, jak wiecie, jest taka konkurencja duża na wszystkich platformach tak naprawdę streamingowych, więc na kamerce jak najbardziej. A powiem wam, że nawet można zaczynać od byle jakiej kamerki. Ważne, żeby była, moim zdaniem przynajmniej. No a pewnie by tutaj polemizowali ze mną inni streamerzy. Ja uważam, że jeżeli miałbyś wybór mieć taki, że nie masz kasy, to nie weźmiesz żadnej kamerki, to kup sobie taką za 50 zł, jak ja to zrobiłam, i streamuj z byle jaką, ale streamuj z kamerą, niż nie streamuj w ogóle z kamerą, bo nie masz na nią kasy. Tak ja bym doradziła przynajmniej wam. Ale zrobicie, jak możecie. Proszę się napić wody. Dobrze, szanowny widzu. Nie zmuszaj do picia. Wiesz, jakby tutaj coś innego było, no to byłoby coś nie halo z tym widzem, ale to tylko wodniczka jest. Czyli woda tak zwana. Wodniczka, woda. To taki jeden youtuber tak mówi, ale nie będę reklamować. Nie wiem, kto kogo ogląda, ale jak ktoś ogląda, to wie, kto mówi wodniczka, to wie. Ten wie, kto wie. Dobra, dajcie mi fraga jakiegoś, bo ja będę nieusatysfakcjonowana dzisiaj szła spać. Co to ma być? Co to za proplejsy jakieś same są? O, patrzcie w tą pozycję predatora teraz, jak księżniczka wróżka. Pięknie, pięknie leci ten predator, prawdaż? No zobaczcie, jaka księżniczka, te rączki takie i obciągnięta stópka, no baletnica. Kto zobaczyłam, to padła. Nie wiedziałam, że on tak będzie w tej pozycji leciał. O, jest skrzynka, najlepiej. Dobra, dajcie tego fraga, bo będzie smutek i żal i... Nie, no tak naprawdę nie będzie, ale wiecie. O Jezus, ten już mnie nawala! Gościu, ty nie za szybko? Co to za szybka akcja? Wodzianka, wodzionka, ale nie, no to mylisz. Wodniczka to jest woda, a wodzionka to jest zupa. Zupa, śląska zupa z wody, chleba, czosnku, pieprzu i masła. Wodzionka, to najlepsza z wszystkich śląskich zup. Wodzionka, jak robi moja żonka. Zdacie tą piosenkę? Jak nie, to musicie nauczyć. Takie pieśni. Dobra, tam mnie ktoś szczelął, Ino. Może po śląsku zacznę gadać. Szczelął mnie. Ja jestem po śląsku, to ja bym była czad gryfno frelo. Ja tu w ogóle... Jakie tutaj ten takie? Taki bunkier trochę. Podoba mi się. Chcielibyście mieszkać w takim mieszkaniu? Nawet spoko takie, nie? Trochę surowe, ale nawet nowoczesne. Dobra, typy, gdzie jesteście? Ja zaraz was wszystkich rozwalę, mówię wam. Kto wierzy? Ręka do góry. Wodzion? O Jezu, a co to? Geografia, angielski, polska, polski, chemia? O co chodzi? Czy rozmawiamy teraz o nauczycielach w szkole? To jak już rozmawiamy o nauczycielach w szkole, jaki był wasz ulubiony przedmiot? I proszę nie mówić odpowiedź WF, bo wiadomo, że WF był najlepszy. Ale oprócz WF-u, jesteście bardziej ścisłowcy, czyli bardziej was bawiła matematyka, fizyka, albo może gdzieś tam biolchem, czy jednak humaniści jesteście? No nie wierzę w ciebie! No tylko teraz mnie ktoś z tyłu jeszcze tu capnie i tyle będę miała. Tego kampienia się na niego. Czy ja mogę się tej podki napić? Jedną nam radę. No ten typ poszedł sobie chyba. Albo się schował i będzie się teraz na mnie, wiecie, czaił. Wolny od szkoły. Mechatronik. O kurde, to dobry zawód będziesz miał. Dobry zawód, bardzo dobry kierunek. Nie, czekajcie, to nie są ludzie, to są boty przecież, tak? Te boty się na mnie czają. Łe, to ja się... Ła Jezus Maria, zostaw się! Halo! Halo, 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 halo! Nie ma takiego bicia! Nie ma takiego... Nie mam już czego budować, widzę! Mnie naparzają boty!
O nie, szybko! Oni mnie wykończą w 5 sekund. Ja humanista. Ja jestem, słuchajcie, po dwóch magisterkach w ogóle. Może zacznę od początku. Liceum. W ogóle... O, dobrze, pytanie, najlepsze pytanie. Te osoby, co mnie widzą cię pierwszy raz, albo tam któryś, ale jeszcze mnie nie znacie za bardzo. Ile myślicie, że ja mam lat? Bardzo proszę pisać na czacie. Ile myślicie, że ja mam lat? Bo to jest bardzo zawsze fajna zabawa z widzami. Ile ja mam lat? Oj, lecę, bo chcę. Baltazar. Oj. Coś z masłem? Kurde, ale wy jakieś ciekawe rozmowy toczycie, o których ja nie wiem. Jakieś ciekawe rozmowy toczycie. Około 30. O nie! Czas kupować trumnę. Postarzają mnie. Nie! O nie! O nie, dobra, żałuję, że tego spytałam. Miało być tak pięknie, mieliście mnie odmładzać. No to trumnę kupuję już. Nie ma co, jak na 30 wyglądał. Trumnę kupuję i... Koniec tematu. Ej, co by się stało, jak ja bym weszła w to? To bym poleciała w siną dal? Dobra, sprawdźmy. Czy ja zginę? Bo nigdy, zawsze się bałam, ani razu w to nie weszłam. O Jezus Maria, co to jest za nawigacja ciężka? O kurde! Dobra, wiecie co? Chyba zrezygnuję z tej łódki. 22. No, ale to na ile wyglądam, to jest pytanie, ile, nie wiem, na ile się zachowuję, wyglądam, wiesz, to jest takie twoje pierwsze spostrzeżenie, nie? Gdzieś, co jest? Wiesz, mamy jakieś pierwsze wrażenie o człowieku. Nie no, zaraz kogoś zabiję, słuchajcie, no jakoś nie umiem trafić na nich, a jak już trafię, to widzicie, szybka akcja jest, no. Fajny by był winek jakiś, to ja wiem. Bez wina, słuchajcie, powinniśmy zrobić tak, że bez wina nie kończymy streama, nie? Tylko, że stream się niedługo kończy. No bez wina to będzie słabo, co nie? Bo wtedy będziemy musieli powtórkę robić z Fortnite'a na innym streamie, aż kogoś zabije, słuchajcie. O, tu są NPC, to szkoda sensu, żeby zginąć przez nich, co nie? Szkoda sensu. O, ten jak fajnie tutaj. Jak zaparkował ładnie. Ja tak nie parkuję, że nie było. No 22 nie, no więcej, no już bliżej tej 30 niestety, ale 30 nie. Więcej niż 25, mniej niż 30. No. Dokładnie, Przemo, tak, dokładnie. No chodźcie tutaj, goście, wam zaraz wyjaśnię was tutaj, chodźcie tu. No, albo oni mnie, raczej w tą drugą stronę. Ile zostało? 35. Tylko, że nikogo widzicie, nie umiem znaleźć, nawet tu już chodzę taka wystawiona. Że kogoś znaleźć, ale na razie nikogo nie widzę. Może tam pójdę w tym budynku, może ktoś będzie się kitrał. No, 27. A wiecie, że ostatnio miałam taki zawias, bo komuś mówiłam właśnie odnośnie wieku, mówię, no bo ja już mam 26. Oj, o Jezus Maria, no nie ma tak w plecki. Co jest? Skąd mnie walą, czat? Skąd mnie biją? No nie, to już jestem pozamiatana, jak oni mnie naparzają, ja nawet nie wiem skąd. Dobra, czy ja zdążę tutaj dobiec gdzieś, czy już będzie, mnie nie będzie? Nie wiem, czy mnie nie będzie, jak ja już tu... O Jezus, nie wiem skąd mnie biją, chyba z dwóch stron. Nie ma głowy do myślenia dziś. Nie, no co wy, to wiecie, to jest różnie u mnie z tym graniem. Ja zazwyczaj gram oddziały i wtedy jest o wiele łatwiej. Jak gram sama, to widzicie, no masz jedno spotkanie, akurat przegrasz i... No moim zdaniem to jest kwestia, że mam pecha, ale... No wiecie, nie gram super, nie mam zamiaru się, wiecie, tutaj też wam mówić o sobie nie wiadomo czego. Nie gram, tak bardzo przeciętnie. I w składach dużo fajniej, bo jednak wtedy gdzieś tam mam tych fragów w miarę tak satysfakcjonującą liczbę, nie? Ale jak gram solo, to jest ciężko. No, mogą potwierdzić... Słuchajcie, musicie napisać do Legiona Lenovo i ich spytać. Oni widzieli, są świadkami, były fragi przed streamem, jak grałam. No kurde, były. Normalnie chyba trzeba tutaj spytać się, czy jakieś nagranie mają. No były fragi, mówię wam. No spytajcie się ich. No spytajcie się.
Bardzo proszę o potwierdzenie tutaj kolegów i koleżanki, że były fragi. Nie no, musicie mi wierzyć na słowo, słuchajcie, no. No mi nie zaufać, no mi nie zaufacie, no co wy. Dobra, gdzie są goście tu? Co to jest, kapusta? Kapusta, głowa pusta. Ja tu chyba poczekam i będę, poczekam może tu, bo tak biegam i widzicie, nikogo znaleźć nie umiem, mnie znajdują, ja nie umiem ich znaleźć. O, mamy naboje. O co chodzi z tym kappa? Kappa to jest taka emotka na Twitchu. Wiesz, każda platforma to inne, wiesz, tam ma jakieś swoje takie przewodnie motywy, powiedzmy, nie? Jakieś tam takie feature'y, powiedzmy, względem po prostu platformy, na jakiej jesteś. I ta kappa to jest taka emotka, taki wyraz twarzy, to jest taki... Taki uśmiech przez zaciśnięte zęby, bym powiedziała. Patrzysz na żadną maszamę. Zaufamy ci, ludzi kwarta. Jej! Jest zaufanie, jest dobrze. No i co? 25 zostało, a jak mnie nie widział, nikt tak mnie nie widzi. A ja se chodzę po tej mapie. Oj, nie tak miało być. A nie, dobrze. Ja se chodzę po tej mapie, nikogo nie zabiłam. Widzicie, a ja się chciałam rzucać w takie lokacje, gdzie będzie dużo ludzi, a i tak tu ludzi nie ma? No nic, no. A wy jesteście typowami osób, co lubią eksplorować grach? Bo powiem wam, że na przykład mi sprawia przyjemność takie łażenie i zbieranie. Ja zawsze się śmieję, że ja jestem, że tak to pięknie nazwę, śmieciarzem w grach. Uwielbiam zbierać. Mi się dlatego podobają często gry post-apo, bo tam, wiecie, zbieractwo jest na potęgę. Ja lubię bardzo eksplorować i łazić, i szukać, i zwiedzać. Więc powiem wam, że jak w ogóle grałam z moimi braćmi, właśnie sobie graliśmy razem składy Fortnite'a, to wiecie, jak mieliśmy zawsze taktykę? Lecieliśmy na sam brzeg mapy i wtedy szliśmy, wiecie, do środka, gdzieś tam w zależności jak była strefa i biliśmy się o skrzynki po drodze, że tak powiem. Zamiast siostrzy czy młodszej oddać skrzynkę, to nie, mi sprzed nosa wszystko zabierali, tak o. I no, i po prostu, wiecie, zbieraliśmy wszystko i lecieliśmy gdzieś w strefę, nie? I tak aż dochodziliśmy do momentu, w którym było naprawdę już, wiecie, garstka tak naprawdę, gdzieś, nie wiem, tam z 10-15 osób i wtedy dopiero zaczynaliśmy tak naprawdę grę. Bo, a tu się przydało wypić coś. Cyberpunk ci wszedł, Kuba, dobrze? Ja wam powiem, że mi też, aczkolwiek przerwałam trochę go grać, bo dużo gier się innych pojawiło też w trakcie, które miałam ochotę zagrać. Ale był taki moment, że jak przysiadłam, to masakra była przez chwilę, to zdecydowanie. Przetrwaj fazy burzy. No jest tyle gier, że gdzie to życie mieć, żeby to wszystko zagrać, nie? Fajnie by było, jakby te doby były dłuższe, no. Tu już szliśmy chyba. Myślę, że... O kurde, to chyba poza to już nie zdążę żadnej zagrać najgorzej. O Jezu, słuchajcie, no to musi być postanowienie, to musi być Fortnite jeszcze kiedyś. O, mamy gościa, tylko teraz czy on wysiądzie, żeby go zabić? Gościu, wysiądzie, żebym cię mogła zabić? Halo, mówię do ciebie. Halo, halo. Proszę wysiąść, bo ja chcę zabijać. Ja chcę szczylać. Proszę wyjść. Chodź, coś ci powiem szybko tylko. Chodź, coś ci tylko szybko i napowiem. O Jezus Maria, no widzicie? O Jezus Maryjko, o Jezus Maryjko, no i nie da hita, bo się łopo. O Jezus Maria, szybko, szybko. No comment, please, no comment. Kurczę, no najgorzej, powiem wam, no najgorzej. Dobra, słuchajcie, bo ja tu jeszcze muszę wam powiedzieć coś odnośnie jeszcze myszuni. No, więc co? Jest jak jest, widzowie. Chyba fraga nie była ani jednego, ale był przed streamem, był. Bardzo proszę mi zaufać, że był. Myszunia pójdzie do osoby, która była najbardziej zaangażowana. Ja jeszcze nie wiem, kto był najbardziej zaangażowany, ale się dowiem i wam powiem, ale jeszcze tego nie wiem. Myszunia na pewno do kogoś zawędruje. W ogóle dzięki wielkie za takie zaangażowanie dzisiaj. Bardzo się cieszę, że tobie sobie... Był frak jeden? To nie pamiętam. Kiedy był frak jeden? Może był na początku, na pewno był? Tak? Dobra?
Ufamy sobie, na pewno był, okej, okay, dobra, na pewno był, tak? Wykupuję czytanie Hobbita. Słuchajcie, no, także fajnie, cieszę się bardzo, że byliście tacy zaangażowani, że sobie mogliśmy tyle pogadać. Co prawda, wiecie, no z grami to tak jest, nie, że jest trochę ciężko, zwłaszcza jak jest jakaś akcja, że w tym momencie tego gadania jest trochę mniej, ale to zależy po co ktoś przychodzi, nie, na streama, czy więcej pogadać, czy więcej, żeby pooglądać gameplay. Kastymerka, takie zaangażowanie. Wyglądasz 23-24. Dziękuję. Dziękuję. Od razu lepiej się poczułam, mimo że fragów było jak było, nie było. Może jeden był, podobno był. Ja nawet nie pamiętam. Ja wam powiem, że się czuję dużo młodziej niż wiek, który mam. No mam 27 lat, a nie czuję się. I mam wrażenie, że wiecie, głupotki jeszcze mi w głowie i lubię się jeszcze wygłupiać i grać i bajki nawet oglądać. I z takich rzeczy w sumie wydaje mi się, że się nie wyrasta. Więc no chyba ważne, na ile się czujemy, nie? A wiecie, ja mam geny takie, wydaje mi się przynajmniej, że wyglądam młodziej niż wiek mam. Zawsze każdy mnie przynajmniej odmładzał. Co prawda jak się nałoży większy make-up, to już się wygląda troszkę starzej. Ale no wiecie, dobra dieta, trochę ćwiczeń i można się sprawić, żeby nasz organizm też się czuł dużo, dużo, dużo młodziej. Wykrzywiony monitor mega. 27 cali, 27? Czy 32? Chyba 32. Ale głowy nie dam, chyba 32. To jest, czy to jest ten sam, co mam u siebie? Wiesz co, to ja nawet nie powiem. Patrzę się teraz tak na niego, czy to jest ten sam? Nie wiem. Naprawdę. Z perspektywy 33 lat powiem, że niewiele się zmienia później. Tak? No, kurczę, powiem wam, no... Wiecie, róbmy to, co lubimy. Nieważne, czy ktoś będzie nas krytykował, że jesteśmy na coś za starzy. Ja wam powiem osobiście, że nastał taki moment w moim życiu, gdzie ja już przestałam się czymś takim przejmować i mimo, że dla niektórych na przykład osób, które, wiecie, jak ktoś nie gra, to nie zrozumie do końca osób grających. I osoby z mojej pracy na przykład, tak wiecie, niekoniecznie czują czacze, że tak powiem, odnośnie tego streamowania i że tyle poświęcam czasu graniu. Ja to lubię, to mi sprawia przyjemność. Ktoś inny przegląda godzinami, nie wiem, YouTube'a czy Instagrama, a ja sobie gram w tym czasie. Także no, kto co lubi. Słuchajcie, dziękuję wam jeszcze raz serdecznie, że byliście. Super się bawiłam, fajnie się grało. Widzicie, nawet nie trzeba super grać, żeby się świetnie bawić, zwłaszcza jeżeli jest fajna widownia. No mam nadzieję, że się widzimy, słuchajcie, w takim składzie albo jeszcze większym na następnych streamach. Trzymajcie się cieplutko i życzę wam udanego weekendu. Buziaki, trzymajcie się. Pa, pa wszystkim. Pa, pa.